Cześć czołem, drodzy widzowie. Przyzwyczaiłem was do tego, że zwykle opowiadam o wojnie, śmierci i zabijaniu. Wiedzcie jednak, że mam także inne zainteresowania, na przykład motoryzacyjne. Dlatego dziś, by odpocząć od mundurowych klimatów, opowiem wam historię największego sedana lat 80. i 90., a także jednego z największych seryjnie produkowanych aut w historii Ameryki. Serdecznie zapraszam. W 1917 roku w Stanach Zjednoczonych narodziła się firma Lincoln Motor Company. Przyświecało jej wspaniałe, ambitne założenie. Chcieli sami, własnymi siłami produkować najwspanialsze podzespoły, z których zbudują najpiękniejsze, najlepsze i najbardziej luksusowe auta w Stanach Zjednoczonych. Te bardzo piękne i szczytne założenia już 5 lat później, w 1922 roku, doprowadziły firmę do bankructwa. Wtedy to też wykupił ją nie kto inny jak sam Henry Ford. Zastanawiacie się pewno, po co takiemu człowiekowi sukcesu była taka rozgrzebana firma. Otóż przed I wojną światową nie udało mu się kupić Cadillaca, dlatego miał gulę w gardle z tego powodu i zazdrościł General Motors. Dlatego wykupił Lincolna po to, żeby w swojej stajni mieć jedną markę, która będzie produkować auta tak luksusowe, by pobić Cadillaca. I tak oto zaczęła się ciekawa historia rywalizacji tych dwóch marek. Jedna dla drugiej była nemesis, a ten bój motoryzacyjny spowodował po jednej i po drugiej stronie powstanie wielu drogich, nowoczesnych i niesamowitych pojazdów. No i tak Cadillac z Lincolnem toczyli wzajemnie boje na coraz to lepsze, większe i bardziej luksusowe limuzyny. Amerykańskie firmy bardzo pewnie czuły się na swoim podwórku i dlatego totalnie zlekceważyli Japończyków z ich 18-godzinnym dniem pracy i etyką zawodową nakazującą popełnienie seppuku w wypadku złego wkręcenia nawet jednej śrubki, na przykład w zawiasach drzwi. Japończycy byli o wiele bardziej sumienni, skuteczni i konsekwentni. Amerykanie, ponieważ mieli problemy ze związkami zawodowymi, z obciążeniami emerytalnymi, które dławiły fundusze różnych firm amerykańskich, stwierdzili, że co robimy, bylebyśmy robili, jak się poskłada, tak się poskłada, nasi i tak to kupią. Jasne, przecież wszyscy o tym wiedzą. A potem z zachodu nadeszło japońskie motoryzacyjne tsunami, a niedługo po nim ze wschodu niemieckie motoryzacyjne tsunami. Także choć Ameryka wygrała II wojnę światową, to jeśli chodzi o produkcję aut w latach 80., państwa osi spuściły wujkowi Samowi ciężkie bęcki. Choć Ford Motor Company w latach 80. i 90. przeżywała poważny kryzys, podobnie jak General Motors czy Chrysler, z powodu istnej inwazji japońskich samochodów. Choć zmieniły się całkowicie warunki gry, zaczęły się liczyć tylko samochody małe, ekonomiczne, kompaktowe, to Ford stworzył samochód, który absolutnie zaprzecza tym wszystkim regułom. Jest wielki. Jest kwadratowy, ma potężny silnik V8 i jest w starym, amerykańskim stylu. Proszę Państwa, tym samochodem jest Lincoln Town Car. Seria Town Carów narodziła się w 1980 roku, gdy Lincolna Continentala w roli flagowej limuzyny koncernu Forda zastąpił Lincoln Town Car. Po zakończeniu produkcji największego konkurenta, Cadillaca Fleetwooda w 1996. Ten niebieski behemot, na którego patrzycie, stał się największym seryjnie produkowanym sedanem w USA. Bazą do stworzenia tego auta była platforma z płytą podłogową o wdzięcznej nazwie Panther oraz świetne samochody znane ze służby w policji, FBI oraz jako taksówki, Fordy Crown Victoria. Produkowany niemal wyłącznie w wersji czterodrzwiowej, tylko raz, na samym początku, w latach 1980-81 doczekał się wersji dwudrzwiowej, której sprzedano mniej niż 5000 sztuk. Town Car, będąc największym sedanem swoich czasów, jednocześnie miał najmniejszy rozstaw osi ze wszystkich pełnowymiarowych aut, które wyprodukowała firma Lincoln. Przez całe lata 80. był wielki i kanciaty, a na zaczepki konkurencji firma odpowiadała sloganem Lincoln, what a luxury car should be.
Model pewno nie wytrzymałby konkurencji z mniejszymi i oszczędniejszymi autkami, gdyby nie spadek cen ropy na przełomie dekad i tęsknota Ameryki za wielkimi krążownikami szos uosabiającymi amerykański sen. Długi na 5 metrów i 56 cm oraz szeroki na niemal 2 metry należał do grupy samochodów określanych mianem full size. Ten używany w Ameryce Północnej termin określał do bólu amerykański typ samochodów umożliwiających daleką podróż 6 osobom wraz z bagażem w komfortowych warunkach. A daleka podróż w rozumieniu Amerykanów ma zupełnie inną skalę niż u nas w Europie. Amerykańska rodzinka mieszkająca na przykład w Montanie, chcąc odwiedzić dziadków na Florydzie, a z jakiegoś powodu unikająca samolotów, holy fuck! Miała przed sobą kilkudniową podróż, często przez bardzo odludne tereny. Samochód do takiego zadania musiał być nie tylko wygodny, ale przede wszystkim niezawodny. Lincoln Town Car, w zależności od generacji, był dostępny tylko w jednej wersji silnikowej. Do roku 1990 był to 5-litrowy silnik Windsor, a później 4,6-litrowy modular, generujący 210 koni mocy. Śmiesznie mało, ale to celowy zabieg. Silnik dzięki temu, że nie jest wyżyłowany, bez problemu wyjeździ 500 000 kilometrów bez remontu. Spece od tuningu zaś bez problemu wyciągają z tej jednostki moc prawie 500 koni kosztem żywotności. Rozmawiając o samochodach amerykańskich, często śmiejemy się z niewielkiej mocy, słabych hamulców czy bujania przyprawiającego chorobę morską. Lincoln Town Car drugiej generacji, którego widzicie, jest w pewnym sensie łącznikiem między tradycyjnym sedanem Made in USA a zaawansowanymi technologicznie autami europejskimi i japońskimi. Tutaj nie ma spowalniaczy, a 4 solidne tarczowe hamulce z ABS-em. Układ jezdny nadal jest miękki i wiezie pasażerów jak na chmurce, ale na tyle go poprawiono, że auto w zakrętach nie podpiera się lusterkami jak motocyklista kolanami. W końcowych latach produkcji drugiej generacji pojawia się nawet kontrola trakcji. I mimo totalnej zmiany czasów i technologii, Town Car jest tylnonapędowy, co oznacza, że w zakrętach możecie latać bokiem, ale nie można zapomnieć o jednej ważnej regule. Remember, with great power comes great responsibility. Ten konkretny egzemplarz, który macie tutaj niesamowitą szansę podziwiać, należał do Claude'a Lobo. Ten człowiek był kierowcą wyścigowym i miał swoje 5 minut sławy na torach Nürburgring oraz Le Mans, a przez 32 lata pracował jako główny projektant w zespole Forda i był współodpowiedzialny za bardzo popularne auta, które widzicie na naszych drogach, za Forda Capri 1, Forda Ka czy Forda Focusa. Zostawił też swój ślad w Ford Motor Company, ponieważ był człowiekiem, który wprowadził system, program CAD do komputerowego projektowania pojazdów i ich podzespołów. Także ten konkretny pojazd nie tylko ma swoją historię jako wytwór Ford Motor Company, ale także w osobie poprzedniego sławnego właściciela, który przyczynił się do rozwoju tej firmy i wprowadził ją w złote lata po tak zwanym japońskim kryzysie. Jak każdy amerykański sedan posiada wspaniały, pojemny bagażnik. Można do niego spokojnie zmieścić 3 dorosłych facetów. Wiecie, jak fajnie tym autem jeździ się na zakupy? Samochód ten został wyprodukowany w fabryce w Wixome, należącej do Mekki amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego z nad wielkich jezior. Niestety, podobnie jak w Detroit, władze miasta chciały poeksperymentować z przemianą kapitalizmu w ludzki socjalizm, przez co fabryka została zamknięta w 2007 roku i ona, jak i całe miasto, wygląda obecnie jak łódź pełna czarnych. Produkcja została przeniesiona do Kanady, gdzie 29 sierpnia 2011 roku z linii montażowej zjechała ostatnia tradycyjna amerykańska limuzyna z nadwoziem na ramię, wielkim silnikiem V8, automatyczną skrzynią biegów i napędem na tył. Lincoln Town Car 4. generacji. To by było tyle o samochodzie. Z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić jego właściciela Damiana,
który pomagał mi przy różnych wcześniejszych filmach motoryzacyjnych. Możecie poznać go po logo, które wygląda mniej więcej jak te kasetki zapachowe. No i na tym polega cała wielka tajemnica. Damian zainteresował się, żeby mi pomóc, bo tak samo jak mnie, kręcą go szczególnie amerykańskie samochody, czołgi oraz inne żelastwo. Wiecie, takie 100% hetero maszyny. W związku z tym jednak postanowiłem się, jako że podobają mi się jego kasetki zapachowe, stwierdziłem, że się odwdzięczę, a co? Jako że jest to barter, przysługa za przysługę. Jest to na razie oczywiście niespodzianka, bo w momencie, w którym to montuję, to nie wie, ale w momencie, kiedy będzie premiera tego filmu, to zmuszę go, żeby w końcu gdzieś to wystawił, bo on nawet w jednym sklepie chyba to w tym momencie puścił, więc to nie do dostania jest, a można powiedzieć taki special feature exclusive, co pasuje do tego auta. Także jeśli Wam się podoba ten styl, takie samochody i takie zapachy, to będzie w opisie. Także ja się tutaj product placement przetestowałem. A, jeszcze jedno. Amadeusz Kocan z kanału XBest Cinema. Wreszcie możesz mi napisać pod filmikiem. Ty szmato, sprzedałeś się. To jest właśnie ten moment, kiedy to piszesz. Tyle z mojej strony. Niedługo będą następne samochody. Żegnam się. Cześć i czołem.